Jest stal. To się zsuwa tu. Wiesz, jak to rozładować? To się otwiera, to się zsuwa i się odjeżdża. Tak jest to proste. Kochanie, ile drutu? Tona? Dwunastki? Drut? I te druciki do wiązania, jak się nazywają? Druty wiązałkowe? Drut wiązałkowy, no. Wiązałkowy. O. To. Drut wiązałkowy, słuchajcie. I tona, na razie tona, bo pewnie więcej będzie potrzeba. Dwunastki. To jest tona. No i teraz pan odjedzie, my musimy tu stać, trzymać. Ale bliżej stań, bo ci drut w nogę wejdzie. Tak? No. Łukaszek, ile nas ta przyjemność kosztowała? 3400. 3400, o, zobaczcie. Widziałeś? Dobrze, że ja stówkę ważę, to cię złapałam w locie, bo byś spadł. Ja tak kucherką. Ale szarpnął, a ja w ogóle się nie ruszyłam, a Łukaszka łeb poderwało, musiałam go złapać. Słuchajcie, 3400 ta przyjemność i to jest tylko tona. A tu jeszcze przed nami dużo więcej, tylko na razie na belki, na zbrojenie w fundamenty. I słuchajcie, tu przyszły jeszcze, pokażę wam. O, trzy paczki. Przyszło nam, bo tu jest ten drut do wiązania, co teraz przyjechał. A tu są trzy paczki, po 20 kilo. Jarzemek, słuchajcie. 320 sztuk jarzemek tu przyszło w tych paczkach. Jarzemka po złoty 50 za sztukę. Plus 70 bodajże 3 złote koszty. Złoty 50. 3,50. Kotek, no po fakturę miałam. Złoty 50? No a jak? No tak, masz rację. 320 sztuk. Masz rację jak nigdy. To zawsze mam rację. No ja ci życie uratowałam na tym złomie. Życia ci życie. No. Mówię, schudłeś i od razu cię poderwało do góry wiatr. Będziesz musiał ze mną pod rękę chodzić. Także złoty 50 plus 73 złote dostawa. Bo przyleciało kurierem. No i dzisiejszy dzień będzie polegał na tym i na noc, że zostajemy spać, żeby nam stali nie ukradli. Tak, Łukaszek? No. Śpimy dzisiaj? No. Na działeczce? No. W kamperku? Pilnujemy dobytku. 3400. Na ziemi sobie leż. Jadę do domu. Łukaszek mnie jeszcze woła, poczekajcie. Wymyślił, żebym kupiła ziemniaki i kiełbasę. Poczekajcie, bo teraz syn dzwoni. No nie dadzą nic nagle. Bez przerwy coś ode mnie chcą, te moje chłopaki. Żebym kupiła ziemniaki i kiełbasę i coś na cacyki, to może byśmy sobie dzisiaj ognisko porobili, bo mamy pełno gałęzi takich, wiecie, jesiennych. Więc sobie ognisko zrobimy na działeczce, bo będziemy siedzieć dzisiaj i pilnować, wiecie czego? Tych drutów, bo kradną bardzo podobno w okolicy u nas. Nie jesteśmy pewni, bo nam jeszcze nic nie ukradnie, ale tfu tfu odpukać strzeżonego Pan Bóg szerze, więc my będziemy strzec tych drutów. Ja pamiętam, że jak przy pierwszej budowie, jak już mieliśmy okna w domu, to na działce w przyczepie, takiej przyczepie kempingowej niewiadówce, na działkę specjalnie kupioną, spał mój Łukasz z moim teściem i też pilnowali okien. Takie czasy, że kiedyś okna, chociaż teraz też słyszałam, że potrafią okna wyciąć i ukraść. No, różne są przypadki, w każdym razie nie chcemy ryzykować, więc zostajemy, bo jutro z samego rana przyjeżdża murarz i będziemy kręcić belki. Znaczy oczywiście nie my, tylko murarz z pomocnikiem, więc czekamy. I zaczynamy, słuchajcie, budowę, startujemy. Oficjalnie uważam budowę za rozpoczętą. Trzymajcie kciuki. Hejo z rana. Słuchajcie, w końcu... O, Łukaszka nie ma. W końcu Łukaszek sam został na działce, bo i tak miał robotę do późna, a ja przyjechałam do domu, bo mnie ten bark pobolewał i nie bardzo miałam co tam robić.
A w domu, wiecie, pranie, sprzątanie, zmywarka, więc jest. Szymonek, trzeba mu dać jeść, pić i takie tam różne głupoty. Więc ja zostałam, przyjechałam do domu, Łukaszek został na działce. Już od rana dzisiaj kręcą belki, właśnie dzwonił i mówił, że już jest jedna, już belka skręcona jedna. Także kręcą sobie beleczki, panowie. I ogarnie się, zrobi zakupy, jakieś na śniadanie i przyjeżdża. Więc ja też muszę wstać, głowę umyć, ubrać się i też pojadę na działeczkę. Pokażę wam, jak te beleczki wyglądają. No i tyle, no. No i na razie tyle. Zobaczymy, co będzie dalej. Jak to się wszystko dalej potoczy. Także nic było z ogniska. Dzisiaj chyba będę spała tam z Łukaszem, pilnować tych belek. Więc może dzisiaj sobie zrobimy ognisko. Zobaczymy. Bo pogoda jest, słuchajcie, jest ciepło, znaczy ciepło, no wiecie, jak to na jesień to jest ciepło, bo jest tam plus 16 stopni, to jest cieplutko. Najważniejsze, że nie wieje i nie pada. Także zobaczymy dzisiaj, jak nam wypali nasz plan. Bo wczoraj to wiecie, Łukasz bardzo długo do roboty, znaczy miał robotę poza, więc ja mówię, sama bym na tej działce siedziała długo, więc wolałam do domu przyjechać, zresztą z tym barkiem. Tutaj mam lepsze pole popisu, że tak powiem, w domciu. Wstaję, idę głowę myć, bo Łukaszek mówi, że już będzie wyjeżdżał z działeczki do mnie i przywiezie śniadanko i będziemy jechać we dwoje. Jestem, słuchajcie. Wyłoniłam się z domu, bo mam zadanie. Łukaszek na budowie z murarzami siedzi. O, trochę się uświniłam. Za mną, słuchajcie, taka rura. Kupiłam taką rurę, to jest Peszel. Potrzebne mi jest 4 metry, żeby wsadzić pod bloczek, pod fundamenty, zalać, żeby potem można bez problemu wsadzić rurę do wody, nie kopać pod fundamentami, tylko bezpośrednio wsadzić, wiecie, tą rurę do wody. To jest taki peszel, tylko na wierzchu karbowany. W elektrycznym się kupuje, to nie jest hydrauliczny. I słuchajcie, co jest. Nie można tego kupić na metry. Kupuje się w... ja kupiłam 25 metrów, bo to było najmniejsza. To jest takie, widzicie, związane. Więc 25 metrów, ale to jest tanie, bo to kosztuje 135 zł, to 25 metrów. A już dzwoniłam, słuchajcie, do elektryka, zapytać się, czy to mu będzie potrzebne. Powiedział, że tak, że nawet dobrze, bo po prostu jak będzie mi prąd od skrzynki do domu prowadził, czy tam gdzieś, to wsadzimy kable do tego PESEL-u, żeby były bardziej bezpieczne. To jest raz, a po drugie to tam też zależy od gleby, bo czasami trzeba ten PESEL, jest zalecany, a czasami nie trzeba. Ja nie wiem, czy u nas trzeba, czy nie trzeba. W każdym razie ja już kupiłam, bo mi jest potrzebne 4 metry, a 21 zostanie, więc my wsadzimy, niedroga rzecz, 135 zł. Także taką mam przygodę. Lecę na działkę, zawieź im ten peszel, bo oni robią te belki, a jutro mamy, że tak powiem, kopanie. Więc mam taką przygodę. Dobra, do później. Dobra, słuchajcie, ja już na działce. Wstawię wam zdjęcie tego peszela, żebyście wiedzieli, bo może komuś się przyda ta informacja, jak będzie chciał, jak się będzie budował. To może sobie zrobi taki patent, bo to chodzi o to, że ten peszel w środku nie jest karbowany, jest mocny bardzo i wkłada się go pod fundamenty i potem wysuwa się w ten peszel wodę i spokojnie wychodzi woda do domu, żeby już nie kopać. Także wstawię wam to zdjęcie, żebyście mieli to w głowie z dokładnymi wymiarami i pamiętajcie, to jest bardzo przydatna sprawa, bo potem nie trzeba się narobić przy kopaniu wody, bo ludzie o tym zapominają, że wodę trzeba będzie wprowadzić pod fundament. Ale wstawię wam zdjęcie, żebyście wiedzieli, jak to wygląda. Ja już jestem na działce, widzę, że belki są kręcone, także odzywam się później. Idę wam pokazać belki, jak są kręcone. Tam pod płotem są już beletki ukręcone. I pod płot na następno. No, odeszłam tam, bo tam pracuje, słuchajcie,
Boże, zapomniałam, jak to się nazywa. Co prąd robi. Z paliwa. Nie pamiętam w tej chwili. I druty 12. Nie wiem, jak to się... Zapomniałam, jak to się nazywa. Poczekajcie. Wiem już jak. Jarzemka albo strzemiono. Jak to woli, tak nazywa. I to jest wiązane tymi drutami wiązałkowymi. I wychodzi taka belka. Tak jak widzieliście, pokażę to Wam później z bliska, ale na razie tam nie idę, bo głośno strasznie. Dobra, ja wsiadam do auta, jadę na miasto na zakupy, bo dzisiaj będziemy spać, pilnować belek, bo już łatwiej wynieść taką belkę, niż jak ten drut w tej tonie był zwinięty. No to teraz te belki leżą, więc łatwiej wynieść, więc będziemy dzisiaj pilnować. Więc jadę pokupić ziemniaki, kiełbasa jest. A kiełbasa jest czy zjadłeś? No, kiełbasa jest, bo nie zjadł. Na cacyki będziemy dzisiaj palić ognisko, pilnować belek i spać na działeczce. Plan jest taki, że w przyczepie jest możliwość, że skończy nam się gaz, to się przetransportujemy do campervana. Także taki mamy, tyle mamy opcji, można zwariować. Powiem Wam, że tak patrzę na te belki, 20 lat temu jak budowaliśmy nasz pierwszy dom, to ja taką belkę kręciłam. No, mieliśmy murarza, takiego pana Leszka i ja z Łukaszem takie belki kręciłam. W ogóle muszę Wam powiedzieć, że nie dość, że kręciłam, to chudziaki zalewaliśmy sami. W ogóle dom jak budowaliśmy, to bardzo dużo robiliśmy sami. W internecie nie można było nic poczytać, bo tego nie było w ogóle. Słuchajcie, internet to była pustka, ale mieliśmy znajomych, których rodzice się budowali i tak nam trochę pomagali, podpowiadali. Więc dużo rzeczy robiliśmy sami, ale to już na inne, kiedyś indziej Wam powiem. No i wiecie co, tak zrobię, że jak zrobimy fundamenty, to ja podliczę koszty, ile nas wyniosły fundamenty i Wam wtedy napiszę, co ile kosztowało, ile nam poszło sztuk czy tam ton i wtedy będziemy zamykać etap fundamentów i potem ten, bo dzisiaj też przyszły bloczki. Właśnie nie wiem, gdzie oni je zostawili, te bloczki. Poczekajcie. O, widzę, je stoją, słuchajcie, dwie palety bloczków, które będziemy kłaść pod belkę. Pokażę Wam. Więc słuchajcie, dwie palety bloczków betonowych B20 przywiezionych pod fundament. O, zapytałam się murarza właśnie, po co się kładzie bloczki pod belkę i na to się leje beton, żeby stal nie leżała na ziemi, żeby wiecie, ona się tam nie wbiła, ta stal, pod wpływem tego, jak się będzie lać z gruchy, bo to ciężkie, przecież ten beton jest ciężki, jak się będzie lat, to wtedy ta belka się nie przesunie i nie wbije się w ziemię, tylko będzie spokojnie na pewnej wysokości, więc ten fundament będzie miał swoje właściwości. Po to się kładzie bloczki na dole. A pod bloczkiem robi się dziurę, sztychę łopatą się wykopuje, wkłada się tą rurę, ten peszel, który kupiłam, żeby można było potem tą wodę przeciągnąć. No. To tyle na dzień dzisiejszy, wiem. Jutro lejemy, więc Wam wszystko też pokażę, bo jutro będę już od samego rana, bo zostaję tutaj na noc. Także wszystko już będę miała od samego rana, będę patrzyła i będę pytała, co i jak i po co to się robi, bo sama jestem, słuchajcie, ciekawa. A jeszcze Wam powiem, że za te bloczki, bo to zamówiliśmy dwie palety, na palecie 48
i B20 i powiem, to jest wymiar bloczka, to jest 12 wysoki, 38 długi i szeroki 24. I za niego zapłaciliśmy z dowozem, z racji tego, że mało zamówiliśmy, bo tylko dwie palety, bo wiecie, my tu też nie bardzo mamy miejsca, żeby zamówić cały transport, bo bloczki będą później potrzebne do budowy. Ale później to chcemy, murarz, żeby przywieźli nam HDS-em i nam te palety rozłożyli po całej chałupie, żeby nie trzeba było nosić tych bloczków. Więc na razie zamówiliśmy dwie palety i zapłaciliśmy z dowozem 4,60 za sztukę. 4,60 za sztukę, a jak zamówimy cały transport, to jest 3,60 złotówka na bloczku. Ale wiecie, na dwóch paletach to jest 48, to jest 96 zł przepłaciliśmy, bo to złotówka drożej. 96 zł, no to w sumie na całej budowie nie jest dużo, a jednak wygodniej będzie i szybciej, jak te bloczki będą porozstawiane już, jak będą fundamenty dookoła, żeby można było je tylko ściągać z palet, a nie wiecie, w jednym miejscu ustawić i to jeszcze spiętrować te palety i brać. No i 70 zł kaucja za paletę, ale jak nam zejdą bloczki, to oddamy palety, więc nam oddadzą kaucję. To takie informacje na dzień dzisiejszy mam. I tyle na dzień dzisiejszy wiem, a reszta później. Ja już przyjechałam, słuchajcie, na działkę zaczęło padać, ale murarze zrobili wszystko, co mieli zrobić, czyli wykręcili wszystkie belki, które mieli wykręcić. Zrobiłam zakupy, ale deszcz zaczął padać, więc chyba też kiełbasy nie zrobimy. Ale tutaj chłopaki przyjechali do nas w odwiedziny i wymyślili Chińczyka. Więc chyba jutro zrobimy sobie, zobaczcie, jakie zakupy zrobiłam. O, to jest taka pusta z tych gołąbków. To jest galaretka z domu. Zrobiłam zakupy. Tu jest kiełbasa na śniadanie, jajeczka, koperek na cacyki. No, ale niestety nie będziemy ogniska palić, bo pada deszcz. Tak, Łukaszek? No, także... Tak, stół zrobiłeś dobry. I tak jest cały mokry, i tak jest cały mokry. Krzesełka byś wyjął. Co to za problem postawić te dwa krzesełka? A zresztą i tak każdy w ręku będzie trzymał. Rozłożyliśmy tą markizę, bo leje. A panowie pojechali po Chińczyka i stoimy, gadamy. A ja włożyłam, wstawiłam, słuchajcie, wodę na herbatę. I będę robiła herbatę z cytrynką i z pomarańczą. Miodu nie mam, bo nie wzięłam, a już tutaj nie ma chyba miodu. Muszę sprawdzić. Nie, nie ma miodu, słuchajcie. Czyli bez miodu. O, bez miodu. Trudno się mówi. I tak spędzamy wieczór. Ale nie jest, słuchajcie, późno. Jest 17. Zobaczcie, jaka pogoda. Słuchajcie, jest godzina 19. Zobaczcie, jak jest ciemno. Łukaszek jeszcze na chwilę pojechał do miasta. Zaraz przychodzi, no i u nas jest koniec dnia. I widzimy się jutro na kopaniu i zalewaniu fundamentów.